Bardzo serdecznie państwa witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog swój chłop, który do namierzenia jest w mediach społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram po nazwie profilu. Zgadnijcie jaka jest nazwa tego profilu? Tak, dokładnie. Ocal siebie. Ale pisany razem, tak jak nazwa tego kanału. Także jak coś to wiecie już gdzie mnie znaleźć, jak się ze mną kontaktować. Na tymczasem przejdźmy do wstępu. Dzisiaj porozmawiamy o dezadaptacyjnych jakby to powiedział psychoterapeuta, a innymi słowy, no niepożytecznych, szkodliwych, wywołujących różne problemy, generujących pewne nastawienie czy postawę u człowieka, które są przeciwskuteczne w obliczu jego celów, przekonania czyli dezadaptacyjne przekonania. Weźmiemy na warsztat tylko kilka, abyście zobaczyli o co chodzi. Jeżeli ktoś będzie miał apetyt na więcej, to prawdopodobnie wkrótce też przygotuję taki materiał, może nawet obszerniejszy znacznie, to się jeszcze okaże, ale to już raczej będzie dla chętnych. Jednym z takich przekonań, z którego wykwitają różne niefajne chwasty w postaci no, nieodpowiednich, nieadekwatnych, utrudniających przystosowanie się do sytuacji, no i do odnalezienia się właściwie w bieżącym życiu przekonań, jest takie przeświadczenie, że Dana osoba nie jest godna miłości, że nie zasługuje na miłość, ewentualnie może to brzmieć trochę inaczej, na przykład nie zasługuje na dobry związek albo nie jestem wart atrakcyjnego partnera czy atrakcyjnej partnerki. No i w rezultacie, jeżeli, jeżeli gdzieś pod spodem kryje się właśnie głęboko, często tak tłumione to przeświadczenie, dlatego że konfrontowanie się z taką myślą oczywiście jest bardzo przykre. I dyskomfort, jaki ona wywołuje, jest na tyle silny, że ludzie skłonni są najchętniej odwracać od tego wzrok, jakby nie dopuszczać tego do świadomości. No więc często to przekonanie działa z ukrycia. Rezultaty są takie, że na przykład niektórzy, tak, myśląc o tym, że nie są warci miłości i atrakcyjnej relacji, no po prostu zapuszczają się, nie dbają o siebie, nie podejmują... Adekwatnych działań związanych z tym, aby podkręcać swoją atrakcyjność, no wówczas byłoby im zdecydowanie łatwiej znaleźć kogoś atrakcyjnego. No ale niektórzy popadają w jakąś bardzo poważną nadwagę albo no, w ogóle nie przywiązują odpowiedniej dozy wagi do własnego wyglądu, do swojej aparycji, do schludności, do fryzury, do innych rzeczy, które przekładają się. Na atrakcyjność taką fizyczną danej osoby, no i w takim wypadku trudno się dziwić, że jej szanse, choć nie są zerowe, no to jednak są wyraźnie mniejsze. Innym przykładem działania z ukrycia tego przeświadczenia jest jakiś rodzaj autosabotażu. Człowiek właściwie sam sobie rzuca kłody pod nogi, utrudnia sobie życie, czy wręcz udaremnia jakiekolwiek możliwości. Poznania tej drugiej osoby, ponieważ no, nie angażuje się w to dostatecznie. Nawet jeżeli widzi na swoim radarze kogoś, no to nie jest skłonny inicjować kontaktu, nie daje komuś do zrozumienia, że może byłoby fajnie, jakoś się bliżej poznać. Nie startuje właściwie w konkursie, nie próbuje swoich sił na takich czy innych portalach randkowych czy, czy na spotkaniach towarzyskich, nie daje do zrozumienia znajomym, że może gdzieś tam by goskimi ze swatali albo coś w tym rodzaju. No, kompletnie taka osoba może nic nie robić, tak? Ona się jakby zapada, impregnuje się w tym swoim osamotnieniu, no i zostaje takim żelaznym singlem w pewnym momencie, a im dłużej to trwa, tym bardziej odwyka od życia w relacji. No, jakby wypada z obiegu, wypada z rytmu. No, wprawdzie można po, po wejściu w nowy związek, jakby odświeżyć pewne prawda, szlaki, po to, aby wszystko wróciło do normy. No, ale gdy już się tak zaczyna funkcjonować przez bardzo długi okres czasu jak właśnie jaki kawaler, takie kawalerskie życie się typowo prowadzi, albo jak stara panna otoczona kotami, no to już w pewnym momencie trudno jest wyjść z tych nawyków, z tej, z tej rutyny pewnej życia codziennego, no i w rezultacie właściwie niewiele tam się dzieje. Także warto przyjrzeć się swoim przekonaniom. A jak to zrobić? No można zastosować taką technikę, która się nazywa strzałka w dół. Na przykład kto, komuś przychodzi do głowy myśl, że, że be, będzie już sam. No i można by wobec tego zapytać, no dobra, ale to, co to dla ciebie oznacza? No i dalej ktoś drąży, tak? Myśli sobie, no to będę, będę skazany na, na cierpienie, bo nie znajdę miłości. I znowu pojawia się pytanie, no dobra, ale co to, co to dla ciebie oznacza? No, to, to, to oznacza, że będę przybity, że nie założę rodziny, że nie będę miał fajnej towarzyszki czy towarzysza życia na wyjazdy, nie będę miał z kim się wybrać na urlop, jakieś tam wakacje. No dobrze, i co to dla ciebie oznacza? I tak to się tak kopie, 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 drąży, drąży ten temat, no to w pewnym momencie, właśnie ktoś może dotrzeć do tego przekonania, które leży gdzieś tam głęboko, u podstaw tego, tego wszystkiego, tego całego szamba. No i ono może brzmieć właśnie no tak, no bo ja właściwie no najwyraźniej nie jestem godny uczucia. Skąd to przekonanie się wzięło? No ono jest ściśle związane z poczuciem własnej wartości, a ono z kolei według różnych koncepcji ma wiele, wiele do czynienia z tym, co zachodziło w dotychczasowym życiu człowieka, zwłaszcza na jego wczesnym etapie kiedy osoba była dzieckiem, na przykład nie była obdarzana miłością przez rodzica, albo była kochana zaledwie warunkowo, albo rodzic porzucił swoje dziecko, albo nim się nie interesował, był może fizycznie czasem w domu obecny, ale nie emocjonalnie. Także no, w, w takich wypadkach dziecko może brać na siebie winę za to, że tej miłości nie otrzymywało. No i w rezultacie to, to się tak zaczyna układać w taką narrację, że no tak, gdybym tylko był, czy była godna miłości, czy godny, no to Tata czy mama by mi tę miłość dał, ale skoro no ja najwyraźniej nie jestem wystarczająco dobry do tego uczucia, no to nic dziwnego, że mama czy tata mnie nim nie obdarzają. No dobrze, to teraz przejdźmy do innego przekonania, a brzmi ono następująco. Łatwiej jest unikać problemów niż stawić im czoła. No właśnie i z tego prozaicznego powodu ludzie często tak do końca nie wiedząc czemu w określony sposób postępują, znowu włącza się jakieś samoutrudnianie, na przykład prokrastynacja, odwlekanie w nieskończoność, tak na ostatnią chwilę właściwie to jest właściwie tak zwane patologiczne odwlekanie. Tak, tak, metaforycznie mówiąc, to też jest taka trochę choroba studencka, bo u studentów często to widać, że oni wiedzą, że już sesja nadciąga, zaraz lada chwila będzie egzamin, no ale zasiadają do nauki tuż 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 przed samym terminem tegoż egzaminu. No i gdy człowiek ma takie przeświadczenie, że lepiej, jakoś łatwiej, wygodniej czy bardziej zręcznie, albo w ogóle to jest najbardziej optymalnym patentem, aby jakoś unikać problemów poprzez odwlekanie podjęcia działań, poprzez jakieś zaniechania czy poprzez zajmowanie się czymś innym, bo wiadomo, że studenci najlepiej się bawią na imprezach no wtedy, kiedy zaraz ma być egzamin, nie? bo to skutecznie odwraca ich uwagę, redukuje poziom napięcia i stresu. No ale to nie tylko studenci miewają takie kłopoty, eee, osoby, które już dawno studia mają ze sobą też im się to przytrafia. Na no tymczasem można spojrzeć bardziej przychylnym okiem. na problem, raczej definiując go może jako wyzwanie albo jako taka iskra, która wyzwoli płomień w tym sensie, że wyzwoli drzemiący w nas potencjał. Ponieważ ktoś kiedyś powiedział, że przeciwności budzą w człowieku siłę i te cechy charakteru, które właściwie pozostałyby takie uśpione, niewykorzystane, przy braku owych przeciwności. Dopiero wtedy, kiedy pojawia się wyzwanie, no my jesteśmy skłonni się zmobilizować no i wydobyć z siebie te zasoby, które mogą być przydatne. Do radzenia sobie. Także w ten sposób też dałoby się to postrzegać, natomiast jeżeli ktoś preferuje raczej chowanie głowy w piasek, jakby odwracanie wzroku, jakby zamiatanie problemów pod dywan, no to rezultaty nie, nie, nie nierzadko, a może nawet wręcz bardzo często, będą oczywiście opłakane, ponieważ no wszystko wymaga jakiegoś działania. Rozłożenia, może na raty, rozłożenia na długoterminową jakąś perspektywę, no bo nie da się z dnia na dzień czegoś załatwić, jakiegoś długu spłacić, czy sylwetki wypracować, czy nie wiem, wyszczupleć, czy przytyć. O, na przykład, tycie jest moim bieżącym tematem, także robię co mogę, żeby tę masę mieć jakąś bardziej taką konkretną. No ale wiecie, stres robi swoje, więc to jest dla mnie wyzwanie, no ale to jest wyzwanie, ale to jest jakaś atrakcja. Też przy okazji to jakoś nadaje pewien rytm moim działaniom. A, a ile się dzięki temu dowiedziałem i o psychodietetyce, i o dietetyce, i o jeszcze innych rzeczach. Jakie to rozmowy z trenerami personalnymi były, jakie to były konsultacje z ludźmi, którzy są mi życzliwi, jakie to są w ogóle no, takie okazje do tego, aby mieć kontakt ze swoją taką grupą wsparcia, ze swoją wspólnotą, ze społecznością, w której jest się częścią. No i jeżeli widzicie Państwo w ten sposób podchodzimy do problemu, to nagle okazuje się, że okej, okay, że to nie jest znowu taka bułka z masłem, to nie jest proste, no i wymaga oczywiście pewnych wysiłków, działań, no, które może niekoniecznie zawsze chciałoby się nam podejmować. Ale to wszystko razem wzięte może być też pretekstem do jakiejś formy rozwoju, pielęgnowania swojej pozycji w stadzie, że tak powiem, no, łączenia się z innymi ludźmi, dowiadywania się, kształcenia się, zdobywania jakichś właśnie informacji, które mogą się przydać do różnych celów, bo przecież potem to my będziemy mogli komuś też nieść pomoc, udzielać komuś wsparcia. Także w wielu wypadkach, właśnie, radzenie sobie z problemami ma tą bardzo jasną stronę. Jeśli tylko człowiek choć trochę się wysili, to może ją dostrzec. No, ale jeżeli ma głębokie przeświadczenie, że najlepiej byłoby sobie odpuszczać, no to wtedy cały ten potencjał zostaje zmarnowany. Kolejnym bardzo często przepracowywanym przeze mnie z klientami na psychoterapii przekonaniem jest przeświadczenie, że to zewnętrzne wydarzenia, zewnętrzne jakieś czynniki są przyczyną mojego psychicznego cierpienia. Ale drodzy Państwo, w istocie nie to, co się wydarza, lecz nasza interpretacja oraz to, jakie nadajemy tym sprawom znaczenie, odgrywa kluczową rolę w obszarze w zakresie tego, jak się czujemy. I zilustrujmy to od razu konkretnym przykładem. Otóż pewnie niektórzy słuchacze, a może też i niektóre słuchaczki, oglądają mecze piłki nożnej. No i tam w pewnym momencie ta śmieszna, szmaciana kulka wpada w siatę, no w jedną z bramek. No i połowa trybuny, prawda, tam wyje z zachwytu, ryczy z radości, no a druga połowa jest przybita, przygnębiona. Chociaż de facto stało się dokładnie to samo. Obiektywnie wydarzyło się dokładnie ta sama rzecz. No ale znaczenie, jakie temu nadają jedni, jakie nadają temu inni, no, znacząco się różni. Wobec tego czują się zupełnie inaczej. No, to jest taki najbardziej przyziemny, uchwytny przykład. Życie jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż bieganie po trawniku i kopanie piłki za 100 milionów euro rocznie, ale zasada jest ta sama. Dokładnie o to samo chodzi. Znaczy, jeżeli tylko zrzucimy całą odpowiedzialność za swój nastrój, swoje samopoczucie na czynniki zewnętrzne, to tak jakbyśmy oddali, właśnie wypuścili z rąk swoje możliwości poprawiania nastroju. Tak, no bo uzależniamy się całkowicie od tego, co się wydarza. Od czynników losowych, od dobrej woli innych ludzi, od aprobaty innych osób, od tego, czy się do nas uśmiechną, czy nie, czy puszczą nam oko, czy nie, czy dadzą nam serduszko, czy nie, czy dadzą nam lajka, czy nie, czy dadzą nam rabat, czy nam go nie dadzą, czy mnie zauważą, kiedy potrzebuję, czy bla 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 bla. Nie? Trochę to jest Powiem Państwu, słaby deal, jeżeli ja mam się skazywać na to, żeby moje szczęście, moje poczucie dobrostanu, moje poczucie sensu życia, moje zadowolenie zależało od innych ludzi, od czynników zewnętrznych. Ja wolę mieć jak największy, on nie będzie bezgraniczny najprawdopodobniej, ale jak największy wpływ na swoje samopoczucie samemu. No, więc przede wszystkim muszę skasować, wyrwać jak chwasta tego typu przeświadczenia, że szczęście zależy od wydarzeń. Nie, ono zależy od mojej interpretacji, bo na 100 osób w obliczu jakiegoś wydarzenia, no część może być przybita, część może być wkurzona, inni mogą być w ogóle w szoku, a niektórzy zareagują obojętnością, stwierdzą, że właściwie, no tak, no to się przecież przytrafia, a to nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Życie toczy się dalej, w ogóle, no tak, tak jest los człowieka. W los człowieka to jest wpisane, że takie historie się przytrafiają. Na no zupełnie inne podejście mogą mieć poszczególne osoby, ale też, jeżeli są sytuacje jakieś bardzo takie specyficzne, i na te 100 osób, powiedzmy, 85 by reagowało tak samo, dajmy na to smutkiem, no to wciąż jednak jest jeszcze te 15 osób, które najwyraźniej. Rozumie sytuację, interpretuje ją i nadaje jej znaczenie odmienne, przez co czuje się inaczej niż to 85%. I o to chodzi, tak, żeby starać się myśleć w sposób realistyczny, nie, nie uciekać w jakieś wiecie, pozytywne, hurre optymistyczne myślenia, bo to grozi pułapką pozytywnego myślenia, czyli mamieniem się jakimś. Ale myśleć realistycznie, nie negatywnie. No, i starać się wyciągać coś z tych przykrych okoliczności, robiąc taką słodką lemoniadę z kwaśnych cytryn, jak to mawiają, no, po to, aby lepiej się z tym uporać i bez szwanku, i bez nadmiernego, nadmiernego emocjonalnego bólu, bo jakiś emocjonalny ból może się pojawić, ale przecież on nie musi być tak wszechogarniający, przytłaczający i w ogóle. Także, no, lepiej zdecydowanie jest próbować wziąć jak największą odpowiedzialność za to, jak się czujemy. I ja wiem, niektórzy nie mają takiego nawyku wyrobionego, niektórzy nawet nie bardzo wiedzą, jak posługiwać się tym dialogiem wewnętrznym po to, aby sobie coś przetłumaczać, ale dobra wiadomość jest taka, że można to trenować na rozmaite sposoby. Można to robić na papierze, można do siebie coś napisać, można napisać jakby list do przyjaciela, któremu chciałoby się coś powiedzieć pokrzepiającego, ale tym przyjacielem w istocie jesteśmy my sami. Tak? Można też pod, z psychologiem swoim o tym pogadać, w jaki sposób przepracowuje się tego typu sposoby myślenia. Także jak najbardziej do tego zachęcam. Następne przekonanie, które jednak omówię raczej krótko, z tego względu, że już o nim kiedyś mówiłem. Dotyczy zarabiania, dotyczy pieniędzy, dotyczy statusu, poziomu materialnego, a ono brzmi mniej więcej tak, że pieniądze to mają tylko ci, którzy są niegodziwi, którzy cwaniakują, że w pieniądzach jest coś złego, że pieniądze to nieszczęście, że pieniądze to same kłopoty, pieniądze to problemy, że tylko jacyś cwaniacy je mają. No i ludzie mają pozatruwane te głowy w ten sposób właśnie, no i w rezultacie, kiedy człowiek ma właśnie tego typu przeświadczenia, to co robi? E, no, właściwie w jego wypadku takie sformułowanie, że największym problemem w zakresie, największym wyzwaniem czy trudnością w zakresie zarabiania pieniędzy jest, uwaga, teraz będzie ciekawy zwrot akcji, bo to może wydać się Wam zaskakujące, jest zarabianie pieniędzy. Ale troszkę to rozwińmy. Największą przeszkodą. Do, w drodze do zarabiania dużych pieniędzy jest zarabianie małych pieniędzy. Tak, bo niektórzy właściwie nie starają się zarabiać większych pieniędzy, tylko poprzestają na jakichś małych kwotach, nie próbują rozhuśtać, rozbujać swojej kariery, no, i potem się dziwią, że muszą liczyć te złotówki co miesiąc, i to jest no, los nie do pozazdroszczenia często. Także zdecydowanie u podłoża tego wszystkiego może właśnie leżeć jakiś komplet wręcz, cały zestaw bogaty pakiet z full, full opcją. Pakiet rozmaitych właśnie przekonań szkodliwych na temat pieniędzy. Jakby to było jakieś zmaterializowane zło. Ludzie sami sobie sabotują własną karierę, własne działania, projekty, nie podejmują odpowiednich działań, nie starają się jakiś awans, czy nie szukają lepszej posady, lepszej pracy, nie dążą do zwiększania kwalifikacji. No i no jak tutaj można by ewentualnie coś z tym fantem zrobić? No pewnie stanowczo się przeciwstawić tak, tym przekonaniom i postępować w opozycji do nich. Co nawiasem mówiąc, też jest niezłym sposobem na ich przepracowywanie. Bo nie tylko e, taki, taką metodą radzenia sobie z nimi jest układanie sobie na nowo w głowie pewnych spraw, e, jakoś rozpisywanie tego i zastępowanie alternatywnymi, bardziej życzliwymi, sensownymi, pożytecznymi przeświadczeniami, ale też. Podejmowanie działań przeciwnych względem tych przekonań może przysporzyć właśnie szansy, pożytku, no i może je podważyć, zakwestionować, a przez to powstanie pewien kapitał doświadczeń takich pozytywnych, które przeczą właśnie tym przekonaniom, a i tym bardziej jesteśmy w stanie przyjąć nowe, bardziej dla nas korzystne. I ostatnie przekonanie, które chciałbym dzisiaj omówić, brzmi to straszne, to potworne, to okropne. Kiedy sprawy nie układają się tak, jakbym tego chciał, kiedy coś nie rozwija się po mojej myśli, nie idzie zgodnie z moim planem. No i powiem Państwu, że niektórzy potrafią się tym przejąć wprost niebywale, a tymczasem inni, okej, okay, też mogą doświadczać pewnego poziomu stresu, ale nie aż tak horrendalnego, nie, nie aż tak nasilonego. A to dlatego, że podchodzą do tematu inaczej. Zamiast się spinać, zamiast rwać włosy z głowy, chodzić po ścianach itd., no to oni skłonni są raczej przyjąć do wiadomości, że właściwie taka jest natura tego procesu. Takie jest życie. To jest proces dynamiczny, zwroty akcji no, bywają zaskakujące, ale z drugiej strony wcale nas nie dziwią, bo tak to właśnie bywa, tak to się zdarza. Życie pisze zwariowane scenariusze, jak ja to często mawiam, a stwierdzenie to z ust psychologa, jakby można by powiedzieć, ma też drugie dno, nie? Także wiedząc o tym, przyjmując to na klatę zawczasu, jakby godząc się, akceptując, że tak może się przydarzyć, no w sytuacji, kiedy coś właśnie nie wychodzi, coś nie idzie tak, jak żeśmy sobie zaplanowali, reagujemy zupełnie inaczej niż osoba, która uzależniła całkowicie jakby swoje dobre mniemanie o sobie, poczucie komfortu, czy brak stresu od tego, czy to przebiega dokładnie punkt po punkcie, tak jakby ona sobie tego życzyła, nie, więc zdecydowanie lepiej jest podchodzić do tego tematu jak do sytuacji takiej dynamicznej no i wtedy gdy coś się przetrafia mówimy sobie raczej w duchu aha a, no dobra no tak no przecież to jest właśnie ten moment no normalka, no okej, okay, no nie pasuje mi to zbytnio, ale no co, co, co zrobić, no tak to właśnie się zdarza, no to trzeba zakasać rękawy, ogarnąć ten temat, no i życie potoczy się dalej, bo jakieś tam zawirowania się zdarzają, na każdej drodze, zwłaszcza w naszym kraju mogą się znaleźć nic a jakieś roboty drogowe, bo remonty trwają nieustannie, bo jakość dróg jest tak fantastyczna, że właściwie no można by je remontować, właśnie bez przerwy. Dobrze, drodzy Państwo, także myślę, że doskonale już rozumiecie o co tutaj chodzi z tymi przekonaniami, z tym, że warto wiedzieć, jakimi przekonaniami się kierujemy, bo nawet jeżeli nie robimy tego w sposób świadomy, to to się odbywa, to się dzieje. Lepiej więc tam zajrzeć, tak trochę pod, pod wodę, czy gdzieś właśnie pod, e, pod ziemię, gdzie one są zakopane, po to, aby wiedzieć, wiedzieć co nami steruje, zwłaszcza jeżeli to steruje jakoś w sposób dla nas ewidentnie, patrząc na krajobraz naszego życia, no niepożyteczny lub wręcz bardzo szkodliwy. Tak jak już mówiłem, na dzisiaj to by było tyle, tylko kilka chciałem przekonań omówić, ale pewnie do tematu jeszcze wrócę. Chociaż rozleglejsze będą to jakieś tam analizy, gdzie bardziej taka terapeutyczna lista rozmaitych przekonań, no i wtedy ewentualnie się jeszcze bardziej na tym skupią osoby chętne. Tymczasem bardzo dziękuję wszystkim patronom kanału, którzy wspierają mój kanał na Patronite. Wielkie dzięki. Dziękuję również Państwu za uwagę. Zapraszam na platformę OcalSiebie.pl, osoby, które poszukują psychologa, psychoterapeuty, psychodietetyka, czy terapeuty uzależnień, albo jeszcze jakiegoś innego specjalisty, którego nie wymieniłem, a pracującego w obszarze zdrowia psychicznego. Przypominam, że na tej platformie można skonsultować się, umówić na spotkanie przez Skype, tak, online, idziemy z duchem czasu. Więc jak najbardziej jest to możliwe w większości wypadków, choć nie we wszystkich, ale no to już zostaniecie Państwo pouczeni przez specjalistę. Tymczasem dziękuję, do widzenia.